Mieszkasz na terenie Europy i chciałbyś latać znacznie szybciej w systemie FCC z dużo lepszym zasięgiem i wizją? Ten film jest dla Ciebie. Pokażę Ci, jak to zrobić. Aby AWATE lub DJI FPV przełączyć w tryb FCC, wystarczy wejść w ustawienia łączności i sprawdźmy, w jakim systemie obecnie latamy. Jeżeli mamy tylko jeden kanał, to jesteśmy w systemie CE. System FCC to nie tylko szybszy dron, ale też lepsza jakość obrazu. I możemy to zmienić w prosty sposób. Po pierwsze, w komputerze utwórzmy nową notatkę. Pusty plik, bez żadnych danych. Najważniejsze, by nazwę miał taką, jak widzicie teraz na ekranie. To jest bardzo ważne, by tak się nazywał ten plik, bez jakichkolwiek rozszerzeń. Rozszerzenia musicie usunąć. Jeśli macie problem z utworzeniem takiego pliku, pobierzcie sobie go z linku, który dałem do opisu tego filmu. Następnie należy ten plik wkleić do karty pamięci z Gogli. Pamiętajcie, osobny plik, nie w folderze. Ostatnim krokiem to włożenie karty pamięci z powrotem do Gogli i sprawdzamy łączność, czy mamy więcej niż jeden kanał w ustawieniach manualnych. Jeżeli mamy 3 kanały, to operacja powiodła się. Ten prosty sposób na zmianę z systemu CE na FCC działa i na dronie DJI AWATE, i na dronie DJI FPV, ale w niektórych krajach może być to nielegalne. W moich dronach nie spowodował żadnych uszkodzeń, plik w każdym momencie można usunąć i przejść z powrotem na system CE. W moich dronach polepszył się zasięg, jakość wizji w goglach, a do tego dron lata szybciej. Wcześniej latał maksymalnie z prędkością 72 km na godzinę, teraz ponad 80. Na moim kanale znajdziesz więcej filmów o dronach, dlatego proszę o subskrypcję kanału oraz łapkę w górę, jeśli ten film Ci w czymś pomógł. Hej!